Dziękuję wszystkim moim przedmówcom, w sposób szczególny księdzu kardynałowi Giebiszowi. Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że ksiądz kardynał dzisiaj miał być w Katowicach. Tam ksiądz arcybiskup Wesoły otrzymuje doktorat honoris causa. Człowiek bardzo bliski. Całe życie spędził w Rzymie, a jest z nami. Pragnę bardzo serdecznie w imieniu wszystkich was podziękować za tę obecność i za to świadectwo. Jeszcze raz to podtrzymuję, tego świadectwa w tej formie nikt inny na świecie wydać nie mógł. Dziękuję również wszystkim miłym gościom. Ponieważ o książce już sporo powiedziano, czuję się zwolniony, by mówić o samej książce. Dorzucę trochę świadectw bardzo osobistych, które częściowo są w książce, a częściowo ich nie ma, ale które wydają mi się, że właśnie naświetlają to, czym ta książka jest i czym chciała być. Kilka słów na temat kształtu tej książki. Bez trudności myślę, że można odczytać, poznać tałas żydowski. Ale na kanwie tego tałasu, jak ktoś dobrze patrzy i zna polskie, to zobaczy zawies Bałtyku z Helem. No i symbol, który dla mnie jest ciągle najpewniejszym symbolem, dyskretnie zarysowany. Być może on nie wszystkim wiele mówi, ale mi mówi bardzo dużo, bo jest skrótem chrześcijańskiego credo, akrostyk grecki. Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel. Zaczynam również od dedykacji, bo ona ukazuje główny mój zamiar, który mną kierował. Dedykacja Janowi Pawłowi II, niestrudzonemu promotorowi dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, dziś orędownikowi w domu Ojca Niebieskiego. To był jeden z wewnętrznych motywów, który od samego początku mnie niepokoił. Często mnie nazywano i nazywają promotorem dialogu żydowskiego w Polsce. To jest ogromne uproszczenie. Słyszeliśmy, jeżeli ktoś jest promotorem, to tym promotorem jest kardynał Wojtyła. Arcybiskup Wojtyła, kardynał Wojtyła na ziemi krakowskiej, bo o tym mówimy. A potem jego następca, ksiądz kardynał Macharski, który rzeczywiście był pierwszym promotorem na ziemi polskiej. Ja byłem sierotą. Ja z Żydami nie miałem żadnego dialogu, ja nie znałem Żydów. I gdyby ksiądz kardynał Macharski nas nie przygarnął i nie zorganizował dwóch pierwszych sympozjów międzynarodowych, które właściwie były kamieniem fundamentalnym, węgielnym całego dialogu, to prawdopodobnie ten dialog potoczyłby się, zacząłby się później, a gdyby nie Jan Paweł II, z całkowitą pewnością bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu. I w tym kontekście cieszę się, że jest z nami ksiądz biskup Rakoczy, który przejął to dziedzictwo i przejął dziedzictwo w momencie niesłychanie trudnym. Myślę, że olbrzymia większość nie jest tego świadoma, ponieważ nie miała wglądu do dokumentacji, ale moja wielka radość, że jest i ksiądz kardynał dzisiaj, następca księdza kardynała Macharskiego. Prosimy przekazać mu serdeczne wyrazy szacunku, miłości, i jest ksiądz następca księdza kardynała i jest ksiądz biskup Rakoczy, który myślę, że nam jeszcze coś dorzuci, bo jesteśmy w tym miejscu, gdzie i w tym czasie, kiedy rzeczywiście myślę, że mamy obowiązek dzielić się z tym, z czym możemy się dzielić. Resztę dopełnił Pan Bóg. Tak on pisze dzieje ludzkie, proszę Państwa. Ja zmagałem się przez lata całe, czy pisać to dzieło, czy nie pisać, czy nie jest za późno. Spotykamy się w roku Jana Pawła II w Polsce. Ogłoszony jest rok Jana Pawła II. Spotykamy się w przededniu
dni judaizmu. Tutaj, w Wieczerci Bielsko-Żywieckiej, w centrum dialogu i modlitwy. Przed chwilą odprawiałem mszę świętą u sióstr karmelitanek. Po raz pierwszy po tamtych wielkich wydarzeniach. Jeszcze rok życia konsekrowanego. Dla mnie to są znaki. W moim przekonaniu tak Pan Bóg pisze swoją historię, tak Pan Bóg pisze swoje dzieje. Jan Paweł II jest promotorem także w wymiarze ogólnokościelnym. I tu chciałbym kilka słów powiedzieć na ten temat. Kim był dla mnie Jan Paweł II w tym czasie, kiedy odpowiadałem za promocję dialogu chrześcijańsko-żydowskiego jako przewodniczący komisji. Tak się złożyło, że dosyć często bywałem w Rzymie i dzięki ówczesnemu księdzu prałatowi, dzisiaj księdzu kardynałowi Stanisławowi, mieliśmy taki, ksiądz kardynał wybaczy, ale ja to powiem, taki niepisany układ książka. Kapłan Stanisław mówił, jak ksiądz biskup będzie w Rzymie, zatelefonować. Jak będzie możliwe, to będzie spotkanie. Ile razy było możliwe, tyle razy byłem na obiedzie u Ojca Świętego. Wielokrotnie, czasami nawet kilka razy w miesiącu. To jest jeden z wielkich darów mojego życia. I dzisiaj to mogę powiedzieć. Kiedy zaczęliśmy naszą pracę, po dyskusji, bo chciałbym to oddać honor wszystkim członkom komisji, od czego należy zacząć? Żydów nie ma. Ale ktoś poznał bardzo szczęśliwą myśl. Słuchajcie, gdzie indziej jest dialog? U nas nie ma żadnego dialogu. No co zrobimy? No nie ma Żydów. Takie było ogólne przekonanie. Telefonowałem do mojego przyjaciela, księdza Czajkowskiego. Słuchaj, znasz jakiegoś Żyda? On mówi, tak, jest tutaj taki pan Krajewski. Ja szukam. W telefonie Krajewskiego tak się zaczęło. Ale Stanisław Krajewski. Ja mówię, no ja Żyda szukam. I szukałem dalej. Ale wracam do tego. Zaczęliśmy od tłumaczenia tekstów Ojca Świętego Jana Pawła II, ponieważ dialog był w biegu i była ogromna dysproporcja pomiędzy tym, co działo się w Polsce. Myśmy żyli jeszcze wspomnieniami, a tym, co działo się w Kościele Powszechnym. I pierwszym dziełem to było przygotowanie przez komisję przemówień Ojca Świętego i oficjalnych dokumentów Kościoła. Bo jeżeli coś nie istnieje, nie jest tłumaczone w Polsce, to praktycznie nie istnieje. Jest tu również świadek tamtych wydarzeń, ksiądz arcybiskup Gołębieski, który wtedy był moim rektorem we Włocławku i ogromnie pomocnym. Ja nie miałem ani sekretarza, ani sekretarki, ani biura. Całą korespondencję zagraniczną trzeba było załatwiać. I dziękuję księdzu biskupowi, podówczas mojemu współpracownikowi za tę pomoc. Potem pani profesor Świder-Kówna i tak się rozpoczynał ten dialog. Taki maleńki fragment, kiedy razem z biskupem Suskim wręczałem Ojcu Świętemu to tłumaczenie dokumentów kościelnych, nauczanie Jana Pawła II i oficjalne nauczanie Kościoła. Mówię, Ojcze Święty, bez Ojca Świętego to byśmy nie poradzili sobie. Ksiądz Paweł tego nie słyszał, bo to było dyskretnie, tak na ucho. A Ojciec Święty tak w sposób godny papieża mówi, ale ładnie, żeście to zauważyli. Umiał docenić, jak na Ojca Świętego to już było bardzo dużo. Ładnie, żeście to zauważyli. Był dla nas ogromną pomocą. Papież to powiedział. Jak ja mówiłem, dialog, komisja do spraw dialogu, co to jest takiego? Ale gdy papież powiedział, no to trzeba było słuchać. I myśmy naprawdę... Ojciec Święty jest w gruncie rzeczy jedynym promotorem w tym kontekście, jeśli na to się patrzy. I to mówię naprawdę z najgłębszego przekonania. A potem jeszcze w stosunku do biskupów. Ja byłem takim łącznikiem pomiędzy episkopatem a komisją.
Komisja, pod koniec jeszcze przypomnę, członków komisji, też są świadkowie, być może będą chcieli dorzucić coś do tego. Opinie w komisji były bardzo różne, ale wychodziły dekrety, które prawie zawsze były jednomyślnie uzgodnione. Ale ten dekret z komisji właściwie w stosunku do konferencji episkopatu bardzo mało znaczył, bo tam było dla wielu, bo to było wielu takich, którzy byli przekonani, po co u nas dialog żydowski. Zawsze i wszędzie mogłem się odnieść do księdza kardynała Macharskiego. To był człowiek, który miał kontakty już z Żydami, z zewnętrznym światem i dlatego wracam do tego, by oddać hołd, sprawiedliwość prawdziwym promotorom dialogu chrześcijańsko-żydowskiego na ziemi polskiej. A potem był taki jeden moment niesłychanie wzruszający. Nawet Ojciec Święty się wzruszył. Rok 87 był pielgrzymka Ojca Świętego, kongres eucharystyczny. Program był bardzo napięty i nie było spotkania z Żydami. Ojciec Święty trzymał program i radzili spotkanie z Żydami. Tłumaczę nie tylko ja, ale inni, którzy odmówią. No, jest tak program napięty, proszę Ojca Świętego i tłumaczą Ojcu Świętemu, że to jest kongres eucharystyczny. Nie potrzeba dalej, a Ojciec Święty mówi, ale spotkanie z Żydami musi być. Ale nie ma czasu, nie ma miejsca, program jest ułożony, zatwierdzony. Ojciec Święty powiedział, spotkanie będzie, proszę zrobić. I sam Ojciec Święty, o ile wiem, być może ze swoimi najbliższymi współpracownikami, wymyślił coś takiego, że nagrał homilię o godzinie 9, która była transmitowana przez radio, a zarządził spotkanie z Żydami namiotowymi. Było to jedno z najbardziej wzruszających spotkań, które kiedykolwiek przeżywałem. Ojciec Święty nie miał kartki. A wiadomo, co to znaczy mówić jako papież bez kartki. Tego również doświadczyłem we Włocławku. Jechaliśmy do rezydencji i mówię do Ojca Świętego, Ojcze Święty, to było wprost od Ducha Świętego. A Ojciec Święty mówi, ale kiedy ja cały drżę, jak ja mówię. Uśmiechnąłem się i mówię, Ojcze Święty, ale Duch Święty kieruje. Proszę być spokojny. Mówił z pamięci z taką precyzją, z taką dokładnością. Wasze zagrożenie było naszym zagrożeniem, nie w takim stopniu. Potem wychodziliśmy z tego spotkania i profesor Dantner mówi, tak jak Ongi Symeon. Tu niedaleko, jeszcze pokazał, wiecie, zginęli wszyscy, cała moja rodzina. Dzisiaj ja tu mam spotkanie z papieżem Polakiem. To dla mnie tak brzmiało, teraz puszczasz mnie, Panie, w pokoju. Powiedział, już nic większego mnie w życiu spotkać nie może. Dwa przykłady, nie będę ich mnożył, jest ich znacznie więcej. Wspominam o tych rzeczach, bo one były dla mnie też niesłychanie głębokim przeżyciem. Ale chcę tutaj podziękować przy tej okazji również siostrom karmelitankom. Siostrom karmelitankom, dla których to było wielkie cierpienie. I one, byłem dwukrotnie z księdzem kardynałem Macharskim, księdzem kardynałem Glempem, we trójkę byliśmy u sióstr karmelitanek, potem to dzieło przejął ksiądz biskup Rakoczy. No, bardzo bolesne momenty. Dzisiaj im powiedziałem, proszę siostry, ja osobiście nie mam żalu dla was. Mam ogromny szacunek, ogromną miłość i ogromną wdzięczność za to, że jesteście tu. One również ogromnie wiele wycierpiały. Dziękowałem im osobiście i powiedziałem, że uczynię to publicznie, bo do tego również się poczytuję. Korzystałem z tych licznych możliwości, które dawała mi moja funkcja, bo nie tylko kontakty z Ojcem Świętym, ale kontakty z konferencją episkopatu. Byłem takim pośrednikiem. Potem organizacje żydowskie. Nie uczyłem się dialogu. Ja nie miałem żadnych kontaktów z dialogiem. I tu chcę podziękować siostrze Andenis i siostrze Zalewskiej.
pierwsze istoty życzliwe, o których wiedziałem, że są katolickiego wyznania i chcą pomagać. I mogłem w nim zawierzyć. I one mnie drogi utorowały do kontaktów, a kontakty były bardzo różne. Oczywiście nie chcę generalizować, ale był taki jeden moment i to we Fryburgu, kiedy mówiłem o beatyfikacji wtedy siostry Edyty Stein. I jeden z żydowskich uczestników ściągnął mnie za mowę. Chwycił mnie za ten, ściągnął za mowę, ale potem przepraszam. I wtedy w imię prawdy pani Edith Banki, Żydówka, przewodnicząca organizacji żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, powiedziała, proszę Państwa, jeżeli ktoś twierdzi, że Edyta Stein została przywłaszczona przez katolicyzm, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że żadnego z jej dzieł nie czytał. Wspominam o tym, żeby przypomnieć, jakie były nastroje, jakie były napięcia, ale nie tylko ad extra, także w Polsce. Nawet nie wiem, gdybym miał je nazwać, które były większe. W Polsce panowało ogólne przekonanie o święcim, Holokaust to jest sprawa Niemców. Oni nas mordowali, ich mordowali, kogo więcej, to można dyskutować, ale to nie jest polska sprawa. Co wy nam zawracacie głowę sprawami żydowskimi? Było ogólne takie przekonanie. I druga rzecz, często nieuświadomiona. Mianowicie to, co Anglicy nazywają competition of suffering. Mianowicie antagonizm cierpienia. Żydzi nie bez racji podkreślają unikalizm, jedyność, niepowtarzalność w Shoah. A Polacy, jak słyszę, jest niepowtarzalny, to od razu mówią, dobrze, a czemu nie więcej cierpieli niż nasza rodzina, która zginęła za Żydów? Proszę mi powiedzieć. I na tym tle powstało ustawiczne napięcie, które znalazło swój wyraz tu w krzyżach w Oświęcimiu. I tutaj znowu punkt rozbieżny, krzyż, zupełnie nie chcę tego rozwijać, ale czym jest krzyż w Polsce, to my wiemy, natomiast nie wszyscy wiedzą, jaką symbolikę mają, jaką symbolikę, jakie treści, jakie wspomnienia wiążą się z krzyżem u Żydów i to zostało również wykorzystane ze względów czysto politycznych. Był taki jeden moment, bardzo tragiczny w moim życiu. Mianowicie miałem bardzo bliskie relacje z kardynałem Macharskim i dzisiaj to mogę powiedzieć. Kiedyś prosiłem księdza kardynała, czy te rzeczy nie opisać tych rzeczy. Prosił mnie dosłownie, daj spokój. I dlatego tak długo to czekało. Ksiądz kardynał całe serce, całą duszę włożył w ten projekt, żeby tu mogły być siostry karmelitanki, bo od tego się zaczęło, ale żeby nie odmawiać i znaleźć kompromis jakiś, żeby Żydzi również mogli czcić na swój sposób to miejsce, które jest symbolem dla nich, a symbole, jak wiadomo, są święte. I potem doszedł do takiego momentu, kiedy musiał to dzieło wstrzymać. Całe serce włożył w to. Przedtem jeszcze były spotkania genewskie. Pierwszy raz mówię o tym publicznie. Na prośbę księdza kardynała otrzymałem paszport, miałem jechać do Genewy. W pewnym momencie telefonuje do mnie i mówi, możesz podarować Genewę, bo nie pojedziesz do Genewy. Ja mówię, co się stało? Cytuję prawie dosłownie. Powiedziano mi, że Muszyński nie jest osobą towarzyszącą kardynałowi Macharskiemu. I tam potem podpisy członków komisji. Komisja nic nie widziała. Cały dramatyzm tej sytuacji i dramatyzm księdza kardynała i zerwanie dzieła rozpoczętego. Wiem, że byli tacy, którzy czekali na słowo Ojca Świętego. Nie intuicja mówiła, nie można czekać na słowo Ojca Świętego. Zresztą miałem kilka spotkań w Paryżu z kardynałem Lustigerem. Kardynał Lustiger powiedział mi,
nie można obarczać tym Ojca Świętego. Ja również pod żadnym pozorem nie chciałem obarczać Ojca Świętego. Jeżeli taka jest wola Ojca Świętego, to taka jest również i moja wola. Ale nie wiedziałem, że ksiądz kardynał i Ojciec Święty macie przecież bezpośrednie kontakty i nie bardzo wiedziałem, na ile Ojciec Święty z tą decyzją się zgadza. I wtedy powiedziałem, w gruncie rzeczy ja całe życie uczę, że sumienie jest ostatnim kryterium. Niezależnie od tego, co będzie i jak będzie, księdzem będę, biskupem prawdopodobnie też. I wydaliśmy to oświadczenie, komunikat. I stolica apostolska, to znaczy Komisja do Spraw Dialogu czekała na to. Za tydzień był komunikat stolicy apostolskiej. Potem okazuje się, że to jeszcze nie stolicy święty zabrał osobiście głos. Takie były dramatyczne momenty. Teraz już tylko bardzo króciutko, jakie były główne punkty ciężkości poza Karmelem, który zajmował nam długi czas, mianowicie pierwszy dokument Episkopatu Polski przygotowywała komisja. Tu są już świadkowie. Nie bardzo było wiadomo, jaki dokument. Nie bardzo było wiadomo, czy jest potrzebny, ale zbliżało się 50-lecie, nostra etate, czy 25-lecie, 50-lecie chyba. 40-lecie, przepraszam, tak. Nie zgadzało mi się. Trzeba było przygotować dokument. Przygotowywaliśmy dokument przez 3 lata. Potem była decyzja konferencji episkopatu, nie będzie dokumentu, bo jest za to, nie należy zmieniać. Pisaliśmy od nowa i w końcu został list. Był moment równie dramatyczny. List skrócony do 3 stron, który Bogu dzięki był potem czytany we wszystkich kościołach, ale zapadła decyzja, ten list się nie nadaje. Dlaczego? Dlatego, że ja powiedziałem, ja rezygnuję z tej funkcji, jeżeli tu nie będzie słowa przeproszenia Żydów za to, co winy, które zło, które wyrządzili Polacy. Konferencja ma strukturę demokratyczną, jest głosowanie. Nie przeszło. I wtedy przeszło w jednej formie. Tego zdania nigdy nie zapomnę. Nawet gdyby jeden Żyd skrzywdził, nawet gdyby jeden Polak skrzywdził jednego Żyda, to jesteśmy gotowi przeprosić. Boże, ile ja się nasłuchałem za tę polską niewrażliwość, że taka formuła, ale inna była niemożliwa, Bogu dzięki, że list jest, był czytany w kościołach. I w ten sposób sprawy były promowane, że do przodu. Inny moment, inny wielki zakres, to wspomniany tutaj przez księdza dyrektora, ten piękny projekt formacyjny, studyjny, jeśli ktoś woli, mianowicie pomiędzy instytucjami żydowskimi i komisją i episkopatem. On miał dwie płaszczyzny, jedna płaszczyzna dotyczyła uniwersytetów. Tam jest stosunkowo proste, ponieważ uniwersytety są autonomiczne. Ale chcieliśmy wprowadzić do seminarium. Musiała być decyzja kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Otrzymaliśmy tę decyzję. Potem była wymiana profesorów. Mamy tutaj świadków, będą na tym temat mówili, ale to bardzo dużo czasu zajmowało i uważam, że to był projekt bardzo potrzebny. Wreszcie następny moment, niesłychanie ważny, tak zwany trialog. W 80. Jeszcze jako biskup włocławski byłem w Gnieźnie na spotkaniu dwóch episkopatów i wtedy powiedziałem krótko, episkopatu Niemiec i Polski, nie będzie pełnego pojednania polsko-niemieckiego. Jeżeli Niemcy nie wezmą na siebie to, co zostało wyrządzone przez nazistowskie, przez hitlerowskie Niemcy, a zostało przypisane Polakom. Wielkie zdziwienie, to wy macie problem żydowski. Lata całe to trwało, wiele sympozjum, aż w końcu w telewizji, w Polsce, w Niemczech, kardynał Lehmann jako przewodniczący powiedział, nie może być żadnej mowy o tym, że Holokaust w jakiejkolwiek formie jest dziełem Polaków, to jest dzieło
nazistowskich Niemiec. I to był też niesłychanie ważny moment w pracach naszej komisji. I na zakończenie chciałbym poszerzyć moje serdeczne podziękowania, mianowicie wszystkim członkom. Niestety wielu z nich zmarło, pozwolę sobie przeczytać. Ksiądz profesor Andrzej Zuberbier, Jerzy Turowicz, Stanisław Kumow, Stanisław Pisarek, profesor Świder-Kówna, ksiądz Musiał, ksiądz Rubinkiewicz, salezjanin i żyjący. Arcybiskup Wandecki, arcybiskup Gołębiewski, biskup Andrzej Suski, księża profesorowie Chmielny, Waldemar Chwostowski, Michał Czajkowski, Stanisław Kur, redaktor Wilkanowicz, pan Jan Grosfeld, Krzysztof Siewiński. I osobne podziękowanie jeszcze raz siostrom Notre Dame, u których się uczyłem dialogu, zwłaszcza siostry Zaleskiej i siostrze tu obecnej, Ann-Denis Ringwald, ale także i pozwolę sobie w tym momencie księdzu prałatowi Głowni, który kierował tutaj budową, współautorom książki, księdzu Mieczysławowi Cisło, który dłużej niż ja prowadzi to piękne dzieło z wielkim pożytkiem, księdzu arcybiskupowi Gądeckiemu, Gołębiewskiemu, ale także księdzu profesorowi Michałowi Czajkowskiemu, który ostatnio wydał olbrzymi opus. Jest skromny, się nie chwali, przeszło 1000 stron, także moje jest znacznie skromniejsze. I też na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Dziękuję również księdzu doktorowi Manfredowi Deseleksowi, który jest właściwie głównym sprawcą, bo on mnie zainspirował i podsunął tę myśl, żeby promocję zrobić w tym miejscu. Serdeczne dzięki za pomoc w redakcji książki, a to była wielka pomoc, bo trzeba było zbierać dokumenty. Mojej obecnej tutaj siostrze sekretarce Agacie Mormon, ale Mormon to jest nazwisko, nie wyznanie. Pani korektorce i redaktorce, pani Lidii i Zofii Ciecierskim, dwie są, ale to są takie dwie siostry, które tutaj muszą oglądać. Prawdziwe siostry, jedna biała, druga ciemna. Jeszcze zawsze mówię, skoro, że z panią Lidią tak późno się poznaliśmy. Była kiedyś moją studentką, ale potem zginęła. W właściwym momencie się zgłosiła. Dalej chcę też podziękować Bernardinom za wydawnictwo i księdzu dyrektorowi za takie serdeczne, miłe przyjęcie, za gotowość i to, że możemy w takich warunkach dokonać tej promocji. Serdeczne wyrazy wdzięczności pragnę przekazać również księdzu prałatowi Józefowi Klochowi, który podjął się prowadzenia dzisiejszej konferencji, księdzu dyrektorowi Janowi Nowakowi oraz całemu personelowi Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Osobne podziękowanie również rodzinie państwa Nissenbaumów, z którymi żyję w bardzo bliskiej relacji, ale te wspomnienia to już zostawimy na inny raz. Wielki Bóg zapłać za cierpliwość.